Proszę Państwa, to co mówię, to jest jakieś podsumowanie moich doświadczeń jako fizyka i jako energetyka. No, można by powiedzieć testament. Dzisiaj, teraz chcę powiedzieć Państwu o przyszłości energetyki. Może się ktoś żachnie. Ach, co mnie obchodzi przyszłość energetyki? Ważne są dla mnie co, gdzie, kiedy zarobię. Otóż to jest dokładnie na ten temat. Ponieważ jeśli będziemy wydawać, tak jak w tej chwili w Polsce czy w Ameryce, ogromne pieniądze na zupełnie absurdalne ceny nośników energii, wtedy nigdy niczego się nie dorobimy. Natomiast przyszłość energetyki jest nie tam, gdzie nam wskazują. Więc nawet nie jest, oczywiście nie jest w energii rozszczepienia, to znaczy w tak zwanej energetyką jądrową. To jest zaułek. To jest zaułek, który 60 lat temu wyglądał na możliwą drogę przejezdną, okazał się zaułkiem. Przestarzałe i drogie. Natomiast ja wykład na podobny temat dla studentów zwykle rozpoczynam tym. Naszym wielką, dla studentów na przykład fizyki jądrowej, wielką naszą możliwością jest energia termojądrowa. Energia termojądrowa jest to energia, którą uzyskujemy przy syntezie czterech protonów, z których utrzymujemy cząstkę alfa. Otóż od kilkudziesięciu lat miliardy zostały wydane na różne tokamaki i na różne urządzenia, które miałyby tą energię termojądrową na Ziemi uzyskać. Na tym koledzy zrobili ogromne, bardzo sensowne, ciekawe kariery naukowe i zarobili ogromne pieniądze. Ale na Ziemi energia termojądrowa nie została, że tak powiem, ujarzmiona. Natomiast mamy źródło, reaktor termojądrowy, który działa bez żadnych zakłóceń, w którym nie ma jakichkolwiek możliwości obaw o uderzenie terrorystów, na przykład samolotem, czy bombą jądrową, w którym nie ma żadnych przerw, strajków i czegoś w tym rodzaju. Jest to, proszę Państwa, Słońce. Bo na Słońcu od 5,5 miliardów lat idzie ta właśnie energia, ta reakcja termojądrowa, czyli zamiana, to jest tak zwany cykl protonowy, zamiana czterech protonów w cząstkę alfa, czyli w jądro helu. I jak wyliczają mi na ćwiczeniach studenci, już od trzeciego roku mogą to bez kłopotu, nawet dziewczyny potrafią to wyliczyć, jak się odpowiednio zmusi, przez najbliższe 100 miliardów lat jeszcze Słoneczko będzie nam tą energię dostarczało. Innymi słowy, Stwórca dał nam ogromne ilości energii stabilnej, które właśnie przez te kilkadziesiąt miliardów lat co najmniej będą, najprawdopodobniej będą Ziemię oświetlały. Czy będzie Homo sapiens na Ziemi? To jest już zupełnie inne pytanie. Ale od Słońca uzyskujemy poza atmosferą 1,3 kW na metr kwadratowy, a tutaj po przejściu przez atmosferę, przez chmurki, z grubsza możemy powiedzieć, że mamy 1 kW na metr kwadratowy. Otóż jest to jednocześnie bardzo dużo i bardzo mało. Jest to bardzo mało dla tych, którzy by chcieli mieć energetykę taką jak w reaktorach jądrowych, gdzie z jednego metra sześciennego można wydusić powiedzmy setkę megawatów. Ale to jest niebezpieczne. Natomiast jeśli mamy tylko 1 kW na metr kwadratowy, to nie mamy żadnych kłopotów, obaw, że terroryści nam coś zepsują. No bo jak terroryści, byliby to terroryści idioci oczywiście, zniszczą jakąś połać, powiedzmy hektar kolektorów słonecznych, czy też fotowoltaiki, no to zniszczą, no to wtedy się ich wsadzi do więzienia, czy rozstrzela, lepiej oczywiście rozstrzelać, ale nic się złego nie stanie dla świata. Natomiast Słońce daje tej energii tak dużo, że na przykład w Polsce
Policzyliśmy to 20 lat temu, wtedy, kiedy jeszcze próbowaliśmy to wyjaśnić tym złym ludziom, jak mówią moje wnuki, z rządu mazowieckiego, że na samych południowych połaciach dachów, południowa ta część połacie, gdybyśmy tam postawili kolektory, zwykłe kolektory słoneczne, które dają ciepłą wodę, to ilość tej energii byłaby odpowiednikiem 8 megatpu, to znaczy milionów ton dobrego węgla z samych południowych połaci istniejących domów. I to mogliśmy tanio zrobić. I to zrobimy, jeśli te rządy złodziei zostaną wreszcie obalone. Natomiast w tejże samej książce, którą pokazuję tutaj, na końcu piszę o energetyce słonecznej, dlatego że jeśli byśmy na poszczególnych kontynentach, na każdym kontynencie jest pustynia. Otóż jeśli byśmy na każdym kontynencie wzięli z tej pustyni krąg o promieniu 100 km i umieścili tam, co nie jest drogie, te istniejące technologie, które dają nam albo prąd elektryczny, albo ciepło do produkcji prądu elektrycznego. Wtedy nie ma żadnych kłopotów z klimatem, ponieważ te pustynie i tak tam są i między tymi kolektorami słonecznymi wszystkie jaszczurki, warany czy tam inne zwierzątka mogą sobie biegać i chodzić. Zresztą się cieszą bardzo, że są trochę w cieniu, mają cienia. I na tych 6 kontynentach, gdybyśmy umieścili, powtarzam, przy istniejącej technologii te kolektory słoneczne lub właśnie fotowoltaikę dającą prąd, to można by zaspokoić wszystkie aktualne i co najmniej z nadmiarem 50% aktualne potrzeby ludzkości. Bez żadnych używania energii kopalnych, bez żadnego używania energii jądrowej, która też jest zresztą też kopalna, bo nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w kopalniach, w których się wydobywało czy wydobywa uran, no w Rosji czy w Związku Radzieckim, to średni czas zeka, czyli tego niewolnika zakluczonego, który pracował w kopalniach, czy to na Kamczatce, czy w Żółtych Wodach na Ukrainie, to był 3 do 5 miesięcy. Później już ginął przez to promieniowanie. Podobnie zresztą było, trochę dłużej żyli ci ludzie zmuszeni do pracy przy kopaniu uranu w Kowarach w Polsce. Ale oni dostawali potem, ci, którzy przeżyli, których było niewiele, dostawali, ja byłem wtedy w Państwowej Agencji Atomistyki, kiedy się dowiedziałem, rekompensaty finansowe, 12 zł miesięcznie. A nie mieli rąk, nóg, no czy w ogóle nie mogli się. Tyle o energetyce jądrowej jeszcze. Więc jeśli wprowadzimy, a to w tej chwili kraje w miarę rozsądne, już to wykonują, jak Niemcy. Mówię w miarę rozsądne, bo Niemcy też są teraz przygarbione tą Unią Europejską, która, mimo że oni są niby wodzami w Unii Europejskiej, no ale to jest tak, jakby być głównym niewolnikiem w jakiejś kolonii niewolników. Więc to nie o to chodzi. Natomiast Niemcy próbowali przed laty 10-15 właśnie na Saharze wprowadzić taką wielką farmę wiatrową, przepraszam, nie wiatrową oczywiście, tylko słoneczną. I co jeszcze jest bardzo śmieszne i dziwne, wtedy prąd elektryczny nie byłby przesyłany bezpośrednio kablem przez Sycylię, Włochy do Europy, bo wtedy byłby jego ogromny nadmiar, ale nieporównanie taniej jest tam. Tam są, na Saharze są takie depresje, gdzie można sprowadzić również wodę z Morza Śródziemnego i ta woda na początku będzie służyła do uruchomienia całej tej energetyki słonecznej, ale również da prąd elektryczny, żeby uzyskiwać same panele fotowoltaiczne, które są krzemowe. Więc nie opłaca się po prostu z przyczyn czysto gospodarczych wysyłać energii elektrycznej. Nieporównanie, znaczy kilkakrotnie taniej jest
przesyłanie rurociągami wodoru. Mianowicie wodór się uzyskuje z prądu elektrycznego na miejscu, na Saharze, czy na jakiejś, czy na pustyni Gobi, czy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, też przecież są pustynie, i przesyła się przy pomocy rurociągów. Te rurociągi, technologię rurociągów wodorowych mamy, znamy. No ja przez lata całe pracowałem właśnie w magazynie kwartalniku rurociągi, więc zapewniam Państwa, że te rurociągi istnieją, ale co jest dla mnie było zadziwiające, że transport rurociągami wodoru jest tańszy niż transport energii elektrycznej bezpośrednio. A wtedy od razu wszystkie te firmy jak General Motors czy inne Toyoty musiałyby, czy też będą musiały, ściśle mówiąc, przerzucić się na samochody wodorowe. Samochody wodorowe to nie jest żadna nowość, żaden cymes. Lat temu przeszło 100. Po Warszawie jeździł samochód z butlą wodorową, tylko w 1911 i 12 roku. Oczywiście wtedy to było drogie i tak zwane eksperymentalne, ale w tej chwili transport samochodowy wodorowy jest wstrzymywany sztucznie przez tych, nie przez Arabów, którzy mają ropę, tylko przez tych, którzy naprawdę potem mają te największe zyski z ropy. To znaczy przez te grupy zwane kiedyś Seven Sisters. To są grupy jakieś tam Rockefellera i inne, które zyskują, rabują, mówiąc szczerze, na podwyższeniu cen ropy od miejsca, gdzie się wydobywa, do sprzedaży. Ponieważ, jak też w tej książce pokazaliśmy, ku ogromnej furii ludzi związanych z energetyką, związaną z ropą i gazem, jest bardzo wiele miejsc w Arabii Saudyjskiej czy w Iraku, gdzie koszt wydobycia jednej baryłki ropy, baryłka to jest 160 litrów, jest 10 centów amerykańskich. A sprzedają ją później nam po 2 czy 3 tysiące dolarów. Więc rozumieją Państwo, że firmy, które mają tak potworne przebicie między kosztem a ceną, no za wszelką cenę starają się zachować transport przy pomocy, który używa ropy i benzyny. A to wszelka cena to może być niezwykle droga, bo na przykład to może być trzecia wojna światowa, czy wojna atomowa, bo przecież to, co Izrael od pewnego czasu grozi Iranowi teraz, to właśnie jest między innymi chęć zdobycia źródeł ropy. Tak samo jak cała ta agresja na Afganistan była czy od strony najpierw rosyjskiej, a później od strony tych władców świata, globalistów, jednym z celów było koordynowanie transportu gazu z Turkmenii do Oceanu Indyjskiego. Drugim z celów było wykorzystanie tamtejszych naturalnych źródeł węglowodorów, znaczy ropy i gazu, no a również przy okazji była chęć taniego transportu opium, które i wszelkich narkotyków, które przy pomocy wojsk, czy oficerów, czy żołnierzy, którzy tam Afganistan okupują, udają, łatwo wychodzą na cały świat. Więc to, co możemy zrobić, wracam do czystej energetyki, to starać się, żeby w tym wypadku w Polsce były rządy na tyle patriotyczne, żeby zobaczyły, że możemy dojść do dobrobytu przy pomocy energii odnawialnych, że powinni nie blokować, jak to robią księdzu dyrektorowi Rydzykowi w Toruniu, nie blokować geotermii, tylko rozwijać geotermię, bo to będzie tanie. I również, to dotyczy również gazów łupkowych, które wbrew opiniom rozprzestrzenianym przez Gazprom, mogą one w zupełnie innych miejscach mogą być wydobywane niż tam, gdzie jest geotermia. One są na innych głębokościach i w innych częściach kraju.
Więc przyszłością Polski jest i będzie energia odnawialna, geotermia i gaz łupkowy. Ale oczywiście również węgiel. Ale to wszystko będzie dopiero wtedy, gdy otrząśniemy się z tego tańca chochoła i gdy przestaniemy zgadzać się na rządy antypolskich albo głupców, albo rabusiów. W Stanach Zjednoczonych w lecie większość energii idzie na klimatyzację. To znaczy wszystkie te energetyka, czy gazowa, czy węglowa, czy jądrowa, idzie po to, żeby Amerykaniec mógł sobie wejść do domu, włączyć klimę, czyli klimatyzację i mieć chłodno. Jest to zupełnie absurdalne. Jest to kretyńskie rozwiązanie, ponieważ to, co widzimy, to jest ściana południowa i tą ścianę południową można, tak jak tutaj widzimy, przykryć dzikim winem i temperatura wtedy muru jest, kiedy grzeje słoneczko, jest jakieś 20 czy nawet więcej stopni niższa niż temperatura, która byłaby, gdyby tej zieleni nie było. Również przy domu od strony południowej powinno się zawsze sadzić drzewa liściaste, tak żeby w zimie grzały, żeby słońce grzało mury, bo przecież ten mur w zimie jest grzany przez słońce, bo tych listków nie ma, a w lecie jest przyjemny cień. Natomiast w Polsce od zachodu i od północy powinno się sadzić drzewa iglaste, które w zimie bronią przed wiatrami, które z tamtej strony idą. Gdy przed paru laty byłem z pielgrzymką w Fatimie, w Portugalii, w lecie, okazało się, że wszystkie te nowe hotele to były zbudowane już przez Niemców i z grubego betonu. W związku z tym, żebyśmy się nie udusili w tym hotelu z nadmiaru ciepła, musieli włączać właśnie klimatyzację, bo betonowe mury się rozgrzewały. Natomiast kiedy poszliśmy do takiej knajpki, winiarni, która była w starym domu, tak jak budowano za czasów dzieci fatimskich, czyli 100 lat temu, to tam było chłodno, ponieważ stare budownictwo portugalskie, chłopskie, nie wymagało żadnej klimatyzacji. I piliśmy chłodne, wspaniałe, białe, tak zwane verde, zielone wino, które było również schłodzone tylko w piwnicy. Otóż dowiedziałem się później, że Portugalia, ponieważ ma większe potrzeby energetyczne, ponieważ właśnie Niemcy zbudowali te wielkie bloki betonowe, rozważa postawienie energetyki jądrowej. A gdyby pozostała przy swoim budownictwie, wtedy nie potrzebowałaby żadnej energetyki jądrowej, żadnych wielkich inwestycji i tak dalej. Czyli cały ten kierunek eksploatacji narodów, które się jakoś pozwalają eksploatować, jest kierunkiem rabunkowym i zbrodniczym. Z tego co wiem, Portugalia jakoś się wyślizgnęła z tej groźby energetyki jądrowej, ale Polska jeszcze nie do końca. Możliwości energetyki tej rozproszonej czy energetyki odnawialnej są ogromne. Są takie, że w ciągu, gdybyśmy mieli pieniądze, te, które idą na propagandę projądrową, czy które idą z Polski, wychodzą, ponieważ w postaci podatków, które są płacone gdzie indziej, przez firmy, które wykupiły polskie elektrownie i polskie kopalnie, gdybyśmy te pieniądze dali na energetykę odnawialną, to w ciągu 10 lat mogliśmy być zupełnie samodzielni energetycznie. I działoby się to i będzie się tak działo tanio. Natomiast na przyszłość oczywiście istotna jest energetyka słoneczna, to znaczy energetyka, która cywilizacja ziemska uzyskuje od Słońca mniej więcej 10 do 12 tysięcy razy więcej niż człowiek energii zużywa. Na metr kwadratowy uzyskujemy przeszło kilowat przy oświetleniu słonecznym. W związku z tym mamy ogromne możliwości, żeby być zupełnie niezależnym od jakiejkolwiek energetyki kopalnej i energetyki jądrowej. O tym
opowiem w oddzielnej wypowiedzi. A teraz chciałbym tylko Państwu tą anegdotkę podać, o którą wspomniałem na początku. To wszystko, co mówię, jest z jednej strony zachętą, żeby Państwo wchodzili na moją stronę, czyli na stronę dakowski.pl pod energetyka, bo tam to, co tutaj opowiadam dość niechlujnie, to tam jest opisane bardzo precyzyjnie w dużej ilości poszczególnych artykułów. Podobne rzeczy o tym, co mówię teraz, o energetyce odnawialnej, o energetyce jądrowej, o energetyce geotermalnej, o hydratach, są w tej książce, którą można kupić tylko u mnie, ponieważ hurtownie takich pojedynczych książek nie przyjmują, a również nie przyjmują do wiadomości posłowie, czyli parlamentarzyści. No miałem eksperyment, mianowicie zostawiłem w bibliotece sejmowej tą książkę, ale takimi sprawami, książka się nazywa O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków. A któż, jak nie posłowie, powinni być sceptykami? Otóż posłowie się bardzo niechętnie jakimiś rzeczami merytorycznie istotnymi interesują. Powiem tylko Państwu teraz o tej okładce na zakończenie. Marek Gąsiorowski, to jest ten typ, który tutaj siedzi tyłem, siedzi tutaj na niemieckim wiatraku na wysokości gdzieś 80 czy 100 metrów. Ja wziąłem to zdjęcie na okładkę, bo tutaj jest skrzydło wiatraka, a tam z tła pojawiają się, wyłaniają się z mgły jeszcze inne wiatraki. Ja nie wiedziałem wtedy, kiedy wybierałem, że w tym tle jeszcze widać z mgły się wyłaniają cztery wiatraki, te, których tutaj nie widać bezpośrednio, tylko z bliska. Jest to o tyle istotne, że wskazuje jakby symbolicznie, że energetyka odnawialna ma ogromne możliwości. Otóż ten człowiek był kiedyś razem z Maciejem Płażyńskim szefem takiej grupy spółdzielni Świetlik za komuny. Płażyński, to pamiętają Państwo, był niedawno wielkim politykiem Platformy Obywatelskiej, nim zginął zamordowany pod Smoleńskiem. Natomiast tutaj mówimy o latach 80. Ci młodzi wtedy chłopcy nie wiedzieli, dlaczego Ubecja pozwala im mieć ogromne dochody, bo oni zarabiali w postaci przy pracy na naprawie kominów czy naprawie wysokościowców jako ludzie, którzy potrafili wspinacze. Otóż wtedy właśnie podwładnym tegoż Marka był taki Donek. Donek się specjalnie nie nadawał do wspinania i do malowania, ponieważ trochę się bał, i trochę tam miał dużo kłopotów psychicznych z tym malowaniem. Ale w związku z tym Donek postawili go na dole z zeszycikiem, żeby notował, co zostało tam zrobione. I między innymi Donek ku oburzeniu właśnie jego szefa, czyli Marka, powiedział: wiecie co, tam mieliśmy taką obejmę stalową na tym kominie zrobić, żeby komin się nie rozpadł. Ale wiecie co, to wy namalujcie tą obejmę, a to my tych komuchów wykiwamy. Więc Marek mu powiedział, pominę, jakim językiem to powiedział, językiem bezpośrednim, przecież my nie możemy oszukiwać. Oj tam. Otóż zakończenie tej historyjki jest takie, że kiedy Bolek, zwany wtedy jeszcze jakoś tam chyba zbawicielem Polski, tą grupę uznał, że ta grupka powinna zostać w rządzie, czy stać się rządem w Polsce, mówię o grupie tak zwanych liberałów gdańskich, i brał ich do Warszawy. Tam się mieścili wszyscy ci liberałowie, może nie w jednym samochodzie, ale na pewno w połowie autobusu co najwyżej. Otóż Marek, czyli tutaj pokazany człowiek, przyjdzie do nich i pyta się: no to chłopaki, no dobrze, to co będzie? Nie, Marek, ty się nie nadajesz do tego, ty jesteś za uczciwy.
I dzięki Bogu Marek bardzo sobie to chwali, ponieważ później pojechał do Niemiec i został szefem takiej grupy, która wspina się na wiatraki i maluje te wiatraki tak, jak Polacy potrafią. To znaczy maluje bardzo dobrze i bardzo tanio. Bo Niemiec do takiego wiatraka, jeśli ten wiatrak, jakaś tam śrubka na górze urwie, to musi z odległości 300 km sprowadzać wielki dźwig i tym dźwigiem tą śrubkę wkręcać. A Marek robi to za 1/10 tych kosztów, ale zyski ma oczywiście spore. To jest to zestawienie, zderzenie człowieka, który potrafi sensownie pracować, z grupą ludzi, która potrafi bezczelnie kłamać. Mam nadzieję, że jednak przyszłość Polski będzie związana z tymi ludźmi, którzy Polskę budują, a nie tylko, którzy się bawią w piaskownicy koło autostrad.